Zerknijmy jeszcze, czy jest jakiś quest. Like. W mieście, czy możemy iść? Aha. Kalkstein podejrzany. Ty... Widzowie... Na Talara nie mamy nic. Nie możemy mu powiedzieć, że jest winny albo nie. I to jest problem. Nie wiem, czy ja coś ominąłem. Dobra, wiecie co? Pójdziemy do Kalksteina. I do Szani. I potem do kupca na grobli. I może w końcu ruszymy na te pieprzone bagna. Zanim mnie popieprzy. Chyba, że wpieprzy się 8 wątków. Znowu. Ej! Zbuju! Zesrać się możesz. Nie jestem za bardzo do przodu, no od wątku do wątku. O kurde. Nie da się być za bardzo do przodu, jak grając pierwszy raz. Ja robię po prostu, no, tak jak jest. A że tak się układają gwiazdy. Ej, czekajcie, w ogóle my mamy teraz... Czy mi się przewidziało? 3 razy możemy znak użyć? Bo były 3 kreski. Nie wiem, czy tam nie wzrosła ilość... użycia znaków. Oj. Dziadyga. Siema. Czy ja ci mógłbym coś sprzedać z Marowidu? No i weź to ode mnie, będę to pierwszy. Do której? Do drugiej jakoś. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. Główna fabuła na salamandrę. Nie mam na razie żadnych dowodów. Kurde, nie chcę go oskarżać, ty, bo on raczej nie może być winny. Wydaje się, że jest skupiony na alchemii i niczym innym. Pewne fakty wskazują na twój związek z salamandrą. Jakie fakty? Ranny z salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ciąga grano, giga. No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. A, ryzykował mnie życie. I twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie. Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. W
właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Kurde, nie wiem, co myśleć o małpiszonie. I nie mam dowodów. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Nie zesraj się, małpo ludzie. Pieprzy. Idziemy do Szani i na bagna. Teraz pytanie, czy coś w końcu będzie z Szani? Rozmowa jakaś nowa? Karta, cokolwiek? Czy sam skam? Ty skina. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była awantura, padły trupy. Czemu mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany? Geralt, wytłumacz się. Chciałem przysłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których chciała później znalazł stróż. Nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Szani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Aha. Witaj, Szani. Chciałam chwilę po... Jasne. Czas... I wie... Rozumiem. Dzięki. Nie ma... Dobra, to spania do rana. Ale gdzie przenieśli tego więźnia? Co, mam iść do tego? Lo, idziemy na te bagno. Tak? Tylko się prześpijmy do rana. Heszkę w meszkę? No dobra. Może być. Tu jest tak dużo wątków. Ale mi się to podoba akurat. Kilka w ogóle wątków łączy się u tego na grobli handlarza. Więc dobrze. Czekajcie, czy my nie mieliśmy na sel jakieś książki? O co? No właśnie. Dobra, na groble w końcu i idziemy, widzowie, no way. Ale idziemy na bagna. Bagniak. No tak. Niestety na Talara i na Kekina nie ma dowodów. Ani za, ani przeciw. Pierwszy raz ogrywasz? Tak. Rajem, może po wakacjach. A może w święta? Może nikt. Muszę wszystkiego doglądać osobiście. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. David dał na Golibordę 10 zł, przelecisz Szani w późniejszym etapie gry. Będziesz mógł wybrać, czy zwiążesz się z Szani, czy z Triss. Dziękuję. Możesz nie spoilerować na przyszłość? Bo będę cię musiał uderzyć w głowę w GTA. Tak? Ole dialogu! Handel. A te rękawiczki miałem schować. Luj. Tak? Może najpierw to, zanim się na mnie rzuci. Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami.
Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych tak, nie odkryłem. Tak, tak, tak. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiberat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiberat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za Sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. Żydge. Dobra, ile ich jeszcze potrzebujemy? 4, ja pierdzielę. Tak? Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja... A, to było. Nic nie... Tak? Czekaj, co to jest? Przystań nie została jeszcze oczyszczona z utopców. Jesteś zawodowcem, więc nie wtrącam się w twoje metody, ale zważ, że zależy tutaj mi na czasie. Są utopce w nocy? Biorę się na bagna, kiedy to będzie możliwe. Tak? Nie, z drugiej strony. Nie interesuje mnie nic, dzięki. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. David dał na Golibordę 15 zł. Sorry, myślałem, że pomagam, bo nie wiedziałeś, czy to Bóg, że z Shani nie możesz gadać, uśmiechnięta buźka. Widzu, ale wiesz, że jak mogłeś napisać, będziesz mógł później, a nie napisać mi dosłownie całą litanię, całego wątku, jaki będzie. Wiesz, że tak można, w razie W, ale dziękuję za donate. Podejrzewam, że coś wiesz o salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy. Wybaczam widzowi, dobrze, wybaczam. Pytania, czy będzie. Mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z salamandrą. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. O kurde. Nie no, nie wierzę mu raczej. Nie wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie, powinieneś częściej polegać na przeczuciach. No polegam, nie wierzę ci. Tak? Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas ja porozmawiamy. 20 chyba. Przyniosłem 3 brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. No nie, twoim dobra. Niby ich zwalcza, więc między powinienem powiedzieć, że wierzę. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loj Warden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów.
A jeśli uda ci się rozpracować salamandrę, jeśli rzeczywiście uda ci się rozpracować salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. To nie będzie łatwe. O kurde. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. To podstawka bez żadnych modów. Tak? Czekaj, no jak mu dać te pieprzone te... Nie chcę tego kupić. Czekajcie, bo się questy update'ują. A już. Tak? Znaczy może na Steamie jakiś patch wyszedł, że to tak wygląda. Ja nic nie wgrywałem zupełnie. Zainstalowałem 2 dni temu, bo tak zaczęliśmy grać i tyle. Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze, mów. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Ja ci powiem, kim Egipta. Nie mydl mi oczu, Declan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. O. Jaki to ma związek z salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. Nie wiem, Pepe, ale no to jest ta edycja rozszerzona, tak? 500 jeszcze nam dał, to mamy 4. Tak? Czekajcie, ale przystań utopcy, gdzie to jest? Ja nie mam w ogóle tego questa, to... U kogo mogę sprzedawać te brosze, bo nie wiem. Aha, dobra, to jest ten quest. No dobra, no to na bagno, bo nic nie mamy. Chyba. Co to jest? A to jest wejście. Możemy tam podejść, to się mapy odkryje. A, kaczcenka. Stara wyzima. Za tą bramą codziennie kapliona zabija 10 lis. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. Bagna FIFA 2, no tak. No. Stara... Ej, my tam możemy iść? Nie. Do starej jeszcze nie możemy. Albo nigdy. Bandyci ze znakiem salamandry próbowali wymusić ode mnie haracz. No i co? Świetny plan. Ciężka służba. Osobiście nie mam nic przeciw wiedźminom. Ale nie powinniście grasować po mieście. Ani chwili wytchnienia. No i cała mapa. Kto chce się zabrać promem? Ja! Jeśli chcesz przepłynąć na bagna, porozmawiaj z przewoźnikiem. To równy chłop. Ja chcę. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Za piątaka! Jesteś gotowy? Chłopie.
Tak, pójdźmy na bagna. Za piątaka. Co to jest piątek dla bogatego wiedźmina? 4000 w kieszeni. Wszystko nosi przy sobie, nie ufa systemowi. To mi się podoba. Ciemno. Cały dzień nas był za 5 zł. Będą te mopki. Co to za chaty w dupę? Tak, stali szorek. Nie no, za piątkę to mógłbym się dogadać. Dziadek. Właśnie, czekajcie, my mamy na utopce, czy? Topielce, oj luj. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. O! Bonhart? Nie słyszałem. I już ale ja słyszałem. Gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. O! Ciekawe, Bonhart. Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Właśnie, legenda. Wiesz, wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie, był normalnym no człowiekiem. No właśnie. To znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, wiedźminie. Na Ciri. Właśnie będzie Ciri? Przychodzę. Czy to spoiler? Ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Przyjdę, jak tylko zdobędę skóry. Czekam. A nie będzie. Co? Bywaj. Jakie skórki? Nie wiadomo, gdzie tu można chodzić. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Czekajcie, do nocy pójdźmy spać. Tu jest zlecenie na moby. A ich nie widzę, a powinny być tutaj chyba. O! Jest! Jakie papierowe, ty! Co to w dupa jest? Ej, srebrny miecz jest zbyt broken. Cześć, to był ten quest? Zapraszam na moją łódź. Nie no, powinien wyskoczyć wykonany quest, nie? Arcident dał na Golibordę 5 zł. Robiłeś już eliksir z bestii? Miłej gierki lekko uśmiechnięta twarz. Dzięki, robiłem. To w pierwszym rozdziale, nie? Ten dał mi srebrny talent, czy coś takiego.
Teraz pytanie, tego questa, żeby oddać to Buszenta. Dobra, to później się zrobi. Dziadek. Hej, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Spieprzaj, dziadu. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. No to prowadź, dziadek, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Za nami idzie teraz? Ja pierdzielę. Dobra, idziemy. Mamy na topielce questa, a tu są utopce. Znów jestem głodny. Chodź, dziadu. Nie wiem, jakiś tędy pójdę. Dziadek, chodź tu. A on nas prowadzi? Nie, on się boi mobów i ucieka. Na utopce to było w pierwszym oddziale chyba quest. Deizid dał na Golibordę 15 zł. Zrób do końca questy, z nie pożałujesz. Dzięki. Co? Jaki? Dobra. Nie wiem, jak się ta mapa odkrywa i którędy mogę łazić. Idę tędy. O, odblokowało się nam już. Oj! Dziadek, nie bój się! Jest exp za to, w sumie to git, może zalać te moby, jak jest exp. Zawsze się level przyda. Jest to... O kurde! Pytanie, czy na to stalowy? O ja pierdziele, zabili nas. Ja pierdziele, nie wiem, kiedy save się robiłem. Dziadek wykitował i chyba ja... Nie wiem, dziadek. Sześć minut. Jeszcze jest dzień. O co chodzi? Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. To musimy najpierw tego questa. A potem dziada jeszcze raz. Dziadka słychać.
jeszcze jeden był. Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. O jas. Jeszcze. O, jest. Dobra, dziadek. Nie je... Nam ludź nie... Tak? Dziadek, idziemy jeszcze raz. Save na save'ie. Ale one są wrażliwe na grupowy. Dziadek się nie bał? Nie, stoi tu. Jak dziadek dziadkowi łeb urwie? Ja mu nic nie robię. To pielców muszę trochę pozabijać. Łyknijmy sobie jaskółeczkę. Ta, ja mam teraz więcej. Trzy razy mogę użyć znaku. A widz gadał, że nie. Dobra, czy to jest odporne? Sześć bije, sześć. A tym? Trzy. Ale to jest silne, ty! A, to nie jest to samo, co było. To się inaczej nazywa. To jakaś mocniejsza wersja. Arczy! Czemu dziadka w dzień? A po co? I po co tak napieprzasz tę wiadomość? Bo cię zaraz ja napieprzę. Cztery razy z rzędu to napisałeś. Zaraz dostaniesz w głowę. Bo nie czytasz, bo się nie opłaca czytać tego, co ty piszesz. Bo musisz pięć razy, żeby jedną wiadomość napisać. Zobacz, Quinto pisze raz, ja widzę. Bądź jak Quinto. Iluj. Nie denerwuj mnie, spamerku. Widzu. Naprawdę, pisz raz. Pisz raz. Będzie dobrze. Raz starczy, tak jak dziadek mówi. Pisałem raz, to nie czytałeś od 5 minut. A może po prostu nie warte czytania to było, co? Ty w dupę Mickiewicz się znalazł, co każdy Polak go musi przeczytać. Naprawdę zaraz ci zapieprzę. Jezus Maria. Przysięgam. Przepraszam cię, widzu. Pisz czasem tego, panuj się. Będzie dobrze. Albo mnie zaraz popieprzy, albo ciebie. No pewnie, bo sobie wybierasz kolegów, których czytasz. Tak, widzu. Ciebie akurat nie. Akurat ciebie pomijam, iluj. Przyznaj, że faworyzujesz widzów niektórych. Tak, widzu, no ciebie faworyzuję w drugą stronę. Po prostu nie czytam nic. Czy oni nas zabiją? Kurde,
O nie, to ten duży. Nie czytasz Old, nawet wczorajszych subów nie czytałeś Mark i zarazem sam. Jak nie? Jak nie? Czytam! Przecież sub to się poza tym wyświetla i go słychać. Dzięki. Opłacało się nie przeczytać mojej wiadomości, bo się striggerowałem i masz 200 bitsów ad stong z pieprz się słyszysz? Pieprz. Dzięki, sam się pieprz. Nie! Nie! Dziadek! Czy dziadek umrze? Ty, czy ja muszę trutkę jakąś zażyć? Dziękuję ci, Mike. Kurde, trzeba chyba więcej potek wypić, bo to ciężka lokacja, jest giga. Ja myślałem, że przelevelowałem i jak zwykle wychodzi. Może kota se wypiję, będę coś widział w tą noc. Dziadzia. Ile to jeszcze? Jak krótko jaskółka trzyma. Jakby Sparta poleciał do Japonii, to te napakowane laski bałyby się go uderzyć, bo dziadek to może na zawał zejść? To one biły też poza random brusem kogoś? Ja nie wiedziałem. Czekajcie, ile tych utopców? Aluj. Gdzie dziadek? Chyba dziadka mają w dupie. Starczy! Starczy! Nie zaatakowany, tylko kupały baby po dupie. A okej, okay, Queen, to nie widziałem. Widziałem tylko to, co ty wysłałeś. Dobra. Topielec, to dla nas. Patrz to! Co? Tylko tyle? Ja pierdziele. Tą odtrutę to trzeba będzie się nauczyć. Był taki skill odtrutka. Ja pierdziele. Nie odtruta, tylko odporność na trutę. Jezu, ile to bije. Dziadek ma full HP. Go nie biją w ogóle. Starczy! Ja i tak mam level chyba do dodania zaraz kolejny. Co? Ja? No racja. Czekajcie, czekajcie. Będziemy tak go prowadzić, aż się dzień zrobi i mobów nie będzie. Dobrze powiedział? Przepraszam go. Czy ja mam coś? Kurde, w dupę. Zamyć, ale to takie gówno jest. Krótko trwa. Czekajcie, weźmy tą osełkę. 10% obrażeń. To jest na bardzo długo.
Ile ta jaskółka jeszcze? 40 minut. Dobra, idziemy. Starczy! Dobra, popielce wykonane. Level wbity, ty dużo chyba jak spadają te moby, bo level wbiliśmy. Kurde. O, tu nas nie zatruj tak zbiło. Oj, to za strutą to nie ma szans, że my przetrwamy tego mobka. Nie ma szans. Co? Co to było? To był boss? To był boss? O kurde. Zarąbiście w dupę. Zarąbiście, nice. Dobra, dziadek. Teraz to już my szczęśliwi. Zarobieni. Można się dymać. Chodźcie tu gówno. Ez. Ty my... A, bo my level, bo my tego wykonaliśmy questa, dlatego aż tyle levela, tak? Czy tu aż tyle levela dropi? Nie wiedziałem, że w tej grze da się farmić expa. Myślałem, że tu się tylko na... Ja wiecie. Na tym, nie? A tutaj widzę, da się normalnie expić. W tej grze. Ty, to chyba tu. No. No. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki. Dam herbaty. I gulaszu, wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie... Zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem. Ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. O! Ty, czekaj. Ty, dziadek! Co to jest? Teraz chcę się pomodlić w spokoju. Posąg przedstawiający trzy różne kobiety. To mi coś przypomina. U stóp widzę chyba coś na kształt ołtarza. Co? Kurde, myślałem, że będzie kamień dla alchemika. Ten omszały obelisk wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem run, którymi jest ozdobiony. Co? Nie mam nic. Tu się coś daje.
A racja, ty, on coś gadał o tym, że jest teleport. Ty, a będzie tutaj potem teleport? Żeby tu tepnąć? Dobra, możemy zabić, tepnąć, wykonać questy w mieście i wrócić na bagno zara. Tylko co to jest, Bleo? Co to jest? O ja pierdziele, co to w dupę jest? Palić się! Zatrują mnie. Nie. Nie! Co to było? Odejdźcie. Odejdź. Ale obrażenia w to są duże. Nie. A one wybuchają. Ty, tepnę się. Ciało, co jest? Ja pierdzielę, ile tu rzeczy jest w tej grze. Dobij, dobij. No dobij, Wiesiek. Zbigniew, nie wiem. Ty, tam jest kolejne. Co jest w dupa? Salamandry, chłop. Golem. Pylon. To pylon to co to jest? Roślina? Ej, ten go... A, ten... Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. Co tu się w dupę? Ty! Ty! Pierun wioska strzelił.
No nic, idziemy do teleportu. Gdzie to było? To było w kapliczce, nie? Czekaj, tu jest jakiś obelisk. Jeszcze nie widzieliśmy go chyba. Jedzenia w ogóle nie mam. Winogrono wypieprzmy. Jest obelisk. Ale nic nie możemy użyć. Może ten alchemik coś powie. Idźmy w ten teleport. Winogronka czemu nie zjadłem? Aluj z tym winogronem. Użyjmy TPK, bo to był quest jakiś u tego Kekina. Jak to nie było to? O kurde, ty miejsce mocy zniknęło? No tak, bo je użyłem. Trzeba by iść do ogniska, przespać się. To do ogniska. Prześpimy się. Nie wiem co ile się da używać. Tam jakiś perk był, że dwa razy niby dziennie. Mógłbym go też jednak wziąć. Dobra, na pewno trutka. 50%. O, akurat te dwie rzeczy co mówiłem. Ból. Spoko, dzięki za info, widzą. Czekajcie. Aluj, wezmę już to, niech będzie. W sumie jak wziąłem perkę, że mogę dwa razy używać, to możliwe, że będę już mógł. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!